Szczęść Boże, witajcie w ten poniedziałkowy poranek w Kromce Słowa. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, wszyscy wobec siebie wzajemnie przeobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się Jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie. Dzisiaj święty Piotr przywołuje ryk lwa, który jest podobno rykiem paraliżującym ofiarę. Kiedy lew zaryczy, to inne zwierzę nie jest w stanie uciekać z tego przerażenia. I Piotr mówi, tak właśnie działa diabeł. On próbuje nas sparaliżować swoim rykiem. A to jest ryk kłamcy, który mówi, Bóg cię nie kocha, który mówi, jesteś nikim. Nie masz żadnych szans w swoim życiu na szczęśliwe i piękne życie. To jest ryk kłamcy. To ryczące kłamstwo, w którym on jest nieustępliwy, może paraliżować nasze serce. Ale święty Piotr mówi, macie moc wiary. Wiary w Słowo Boga, które niesie prawdę, i ta moc wiary jest dla was tarczą wobec tego kłamcy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.